Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiejszy film powstaje we współpracy z marką Kiosk, dlatego że oni mają swój kanał Strefa Kobiet i zaprosili mnie, żebym z wami też porozmawiała na pewne kobiece tematy. Ja jakiś czas temu zapytałam się was, o czym chcielibyście, żebym wam pogadała. W sumie takiej pogadanki już od dłuższego czasu na moim kanale nie było, no od bardzo długiego. I najwięcej tych rzeczy, które się przewijały w waszych odpowiedziach, to były związki. Natomiast mnie do dzisiejszej pogadanki zainspirował komentarz, który dostałam pod jednym z ostatnich filmów. Cytuję, to było coś mniej więcej w tym stylu, że tobie potrzeba faceta, a nie męskiego zapachu. I tutaj pomyślałam, że porozmawiamy sobie o tym, jak to jest być singlem po 30, czy bycie starą panną to jest jakaś straszna ujma i w ogóle jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy. Generalnie zacznijmy od tego, że oczywiście, że człowiek to jest takie zwierzę stadne. W ten sposób to ujmijmy. Czyli łączymy się w pary, zakładamy rodzinę i tak dalej. Tak działa cały mechanizm, tak jesteśmy w pewien sposób zaprogramowani. Ale mimo wszystko to bardzo, bardzo w ostatnich czasach się zmienia. Bo, uwierzcie mi, nie każda kobieta ma taką potrzebę, aby być matką i być żoną. Ja nie mówię tutaj o sobie w tym momencie, bo nie chcę żebyście pomyśleli, że jest to mi jakieś tam bardzo dalekie. Ja po prostu uważam, że nic nie można robić na siłę i szukanie takiego związku na siłę zwykle kończy się bardzo, bardzo źle, albo jakimś nieszczęściem, albo uwikłaniem się w bardzo toksyczną relację. Co uważam, że w tym wypadku lepiej, jeżeli jednak jesteśmy same, niż jeżeli właśnie na siłę próbujemy być z kimś, bo stereotypy nam tak mówią. Przeważnie, nie chcę tutaj jakoś bardzo generalizować, ale chyba będę musiała, bo tak mi się jakoś naturalnie nasuwa, że w mniejszych miejscowościach to jest tak, że właśnie jak już jest kobieta po 30 i nie ma męża i dzieci, to jest właśnie tą złą starą panną, powinna sobie założyć hodowlę kotów i w ogóle założyć okulary, chodzić w garsonkach i siedzieć w domu i nie wiem, robić na drutach. Nie do końca tak jest. W dzisiejszych czasach to wszystko, mam wrażenie, się bardzo mocno przesunęło. Kobiety coraz później decydują się na zakładanie rodziny, coraz później decydują się na ciążę i to jest jakiś tam sposób chyba no po prostu nasza cywilizacyjna sprawa. Ja z własnego doświadczenia wiem właśnie, że wszystko to, co jest robione na siłę i pod presją tego, że bo wszyscy mają, nigdy nie przyniosło mi nic dobrego i wręcz czułam się w tych relacjach bardziej nieszczęśliwa niż szczęśliwa. Dlatego uważam, że wszystkie te rzeczy muszą wydarzyć się naturalnie, bez jakiejkolwiek presji i bez przymusu z zewnątrz, ze strony osób trzecich, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Ja nie uważam, żeby kobieta, która będąc po 30 nie miała męża i dzieci, żeby była w jakikolwiek sposób gorsza, bo ona może realizować się na zupełnie innych polach, na przykład na polu zawodowym, albo rozwijać mocno jakieś swoje hobby, cokolwiek by to było, bo tutaj też nie należy jakby osoby oceniać po tym, jakie mają hobby, bo też bardzo często jakby padały takie słowa nawet i do mnie, że powinnam się zająć robieniem dzieci zamiast robić filmiki na YouTubie. No, ja nie jestem fanką wchodzenia w życie innych osób i dyktowania im tego, co mają robić, jak mają robić i jak to powinno wyglądać. Dzisiejsze światło jest wspaniałe, tak więc widzicie, co się dzieje, ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić, już próbowałam i jest straszna lipa. Wyobraźcie sobie teraz taką czysto hipotetyczną sytuację. Z jednej strony macie kobietę, która bardzo wcześnie wyszła za mąż, ma już trójkę dzieci, ale ma na przykład męża alkoholika, który ją bije. Po drugiej stronie macie kobietę, która do tej pory nie zdecydowała się na stały związek, na założenie rodziny, na małżeństwo, cokolwiek, dlatego że stwierdziła, że nie znalazła tej odpowiedniej osoby i realizuje się na innych polach. Nie chcę tutaj oceniać, która droga jest lepsza, bo najważniejsze jest w tym wszystkim, aby to ta kobieta była sama ze sobą szczęśliwa. Jeżeli szczęściem jednej kobiety są dzieci, no to okej. Jeżeli natomiast druga kobieta nie ma takiej potrzeby, woli się realizować na innych polach, to uważam, że nie powinniśmy w to w jakikolwiek sposób wynikać. Bo najgorsze jest to, że właśnie tak szufladkujemy i uważamy, że jedna rzecz jest okej, a druga rzecz jest B.
pamiętajcie, że każdy swoje życie jakoś tam kreuje sam. Ja podejrzewam, że będzie bardzo dużo takich komentarzy, że jest, rodzina powinna być najważniejsza i założenie rodziny to powinien być główny cel. Jeżeli tak uważacie, jeżeli to jest droga dla was, to okej. Natomiast musicie też uszanować to, że są osoby, które odnajdą szczęście w zupełnie czymś innym. I narzucanie im, że mają 30 lat, 40, nie wiem ile, i powinny, no nie do końca jest fajne. Ja zdaję sobie sprawę, że za tym idą też pewne, powiedzmy, biologiczne uwarunkowania, że kobieta jest płodna tylko do pewnego momentu. Zgadzam się z tym, ale czasami nie jest dobre takie parcie na siłę. Ja zawsze powtarzam, że wszystko to, co jest robione na siłę, może się odwrócić naprawdę przeciwko nam totalnie. I owszem, może być tak, że ta kobieta za jakiś czas obudzi się, że ma już w ogóle zrealizowana jest zawodowo w jakimś tam stopniu i że teraz by chciała i nagle nie może zajść w tą ciążę i jest problem. Oczywiście, że tak może się zdarzyć, ale to jest, wydaje mi się, że bardziej lub mniej świadomy wybór tej kobiety i powinniśmy to uszanować, a nie w jakikolwiek sposób ją ganić, bo w tym momencie wydaje mi się, że najgorsze jest to, że społeczeństwo bardzo negatywnie podchodzi do osób, które nie myślą o zakładaniu rodziny. Okej, zgadzam się, dzieci to nasza przyszłość i tak dalej, no ale nie każdy tak czuje i dla mnie zawsze najważniejsze jest to, żeby szanować drugiego człowieka. Jeżeli ludzie nas szanują, to i my powinniśmy ich szanować. Natomiast w momencie, kiedy my tego szacunku nie dostajemy, to może być różnie i może się to kończyć jakimiś tam scysjami i awanturami na danym tle. A po co rozsiewać taką negatywną energię? Uważam, że każdy powinien być szczęśliwy sam we własnym życiu i to jest dla niego najważniejsze. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, ja jestem ogromną fanką, o ile fanka to jest dobre stwierdzenie w tym wypadku, długotrwałych związków, ale pod warunkiem, że one są szczęśliwe, a nie przeciągane na siłę tylko ze względu na to, jakie stereotypy panują w społeczeństwu. Bo nikomu to nie służy, nie służy to dzieciom, które są z tego związku, który jest nieszczęśliwy i nie służy to samym tym, nie służy to tym osobom, które w tym związku są, o może tak. Więc nie róbmy niczego na siłę, szanujmy wybory drugich osób. Jeżeli to jest wybór, że dana kobieta nie chce, bo nie wiem, bo takiej się życie ułożyło, albo nawet świadomie zdecydowała się na to, żeby nie mieć dzieci i być singlem, uszanujmy to, to jest jej życie i nie wolno nikomu niczego narzucać, bo to jest chyba najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, to narzucać komuś swoje zdanie. Trzeba uszanować to, co myślą inni, tak jak ja wydaje mi się, że staram się szanować to, co wy bardzo często do mnie piszecie pod różnymi filmami odnośnie różnych rzeczy. Nie zawsze się z wami zgadzam. W przeszłości przyznaję się do tego, że byłam agresywna, natomiast dorosłam i dotarło do mnie, że najważniejsze jest, że, żeby mieć do wszystkich osób szacunek. Oczywiście, jeżeli te osoby podchodzą z szacunkiem do ciebie. A czasami może się też okazać, że jeżeli ktoś w jakiś negatywny sposób podejdzie do waszego stylu życia, czy chociażby właśnie do tego, jesteście singielkami albo nie jesteście, a wy odpowiecie mu w taki racjonalny, kulturalny sposób, może być zupełnie odwrotnie. Ta sytuacja może się odwrócić i ta osoba powie, że przepraszam, nie chciałam cię urazić, to było moje zdanie, fajnie na ten temat podyskutować i zawsze to jakoś, wiecie, pozytywnie można z tego wybrnąć. Najważniejszy jest szacunek i tutaj też uważam, że powinniśmy uszanować właśnie wybory drugich osób, jeżeli się jest w związku, czy w tym związku się nie jest, bo się jest singlem. Ja zawsze uważałam, że bycie w związku bądź bycie singlem nie jest jakimś wyznacznikiem tego, czy ktoś jest lub nie jest dobrym człowiekiem, bo czasami życie układa się bardzo różnie i też to, że ktoś jest w związku, też nie możemy ocenić, bo bardzo ja w ogóle bardzo często słyszę komentarze na swój temat, że o Jezu, bo ty wyglądasz tak siakowak, jesteś gruba i dlatego nigdy nie będziesz miała faceta. Uwierzcie mi, że bardzo by was zdziwiło, gdybym opowiedziała wam całe moje życie, czego oczywiście tutaj nie zrobię. I to, jak wyglądałam, czy wyglądam, ma naprawdę bardzo znikomy wpływ na to, w jakich ja relacjach byłam. Najgorsze zawsze dla mnie było to narzucanie, właśnie sama sobie narzucałam przez to, że nasłuchałam się różnych opinii, nawet nie tych dotyczących bezpośrednio mnie i też nie tych, że ktoś mi powiedział, że powinnam, tylko
tak wiecie, ogólnie od społeczeństwa, że taki jest kanon przyjęty lifestyle'u w tym momencie i że tak się powinno robić. I ja potem też chciałam na siłę tak robić i tak jak mówię, odbijało mi się to czkawką wielokrotnie. Więc uważam dalej, że wszystko powinno iść swoim rytmem, nie powinniśmy niczego wymuszać. Najważniejsze, żebyśmy byli z tym, co robimy, szczęśliwi, a wszystko przyjdzie z czasem. Dobrze, moi drodzy, nie będę się dłużej rozwodzić może na ten temat, bo mam wrażenie, że się zapętliłam i w kółko gadam to samo. Niniejszym chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić właśnie na kanał Marki Kiosk i na Strefę Kobiet, gdzie dzisiaj jest premiera nowego odcinka. I tematem tego odcinka będzie Jestem w ciąży, czyli budowanie relacji z dziećmi. No to jak powiem, temat, który mnie nie dotyczy, ale dotyczy on wielu kobiet i właśnie takie kobiece tematy są i będą poruszane na kanale Kiosk, dlatego właśnie serdecznie Was tam zapraszam, jeżeli macie ochotę sobie posłuchać o właśnie kobiecych tematach, które na pewno w jakiś tam sposób Was dotyczą, bo było dużo akceptacji siebie, o toksycznych relacjach, o których też Wy chcieliście, żebym ja Wam opowiedziała i pewnie za jakiś czas to zrobię, jeżeli ta forma pogadankowa u mnie Wam się spodoba. Więc serdecznie Was zapraszam na kanał. W opisie na dole, jak zawsze, znajdziecie oczywiście link do tego, o czym mówię. Tak samo jak znajdziecie też namiary na mnie, na moje media społecznościowe. Serdecznie zapraszam Was do obserwowania mnie, szczególnie na Instagramie, bo tam jestem najwięcej, najczęściej, tam chyba najwięcej się dzieje. Czekam oczywiście na Wasze komentarze, jakie Wy macie spostrzeżenia na ten temat. Podyskutujmy oczywiście kulturalnie, tak jak mówiłam, na właśnie takie tematy. Mam nadzieję, że się Wam to spodoba i tym bardziej, że temat ten akurat nie jest tak w 100% tylko kobiece, on jest też bardzo unisex, bo bardzo często też jest tak, że mężczyźni, którzy nie są w stałych związkach, nie mają założonej rodziny, a po jakimś tam wieku też mogą być negatywnie odbierani, chociaż wydaje mi się, że w mniejszym stopniu niż kobiety. Tak więc zapraszam Was do dyskusji i oczywiście tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być z moimi filmami na bieżąco, to zapraszam też do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście byli powiadamiani o wszystkich filmach, jak tylko się pojawią. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!